Czarny proces polega na tym, że przez te dni, kiedy Sejm debatuje na temat ustawy antyaborcyjnej Ordo Iuris, która całkowicie zakazuje aborcji niezależnie od tego, jaki ciąża ma wpływ na zdrowie i życie kobiety, niezależnie czy pochodzi z przestępstwa, to znaczy na przykład z gwałtu. Ubieramy się na czarno, robimy zdjęcie w mediach społecznościowych, to zdjęcie publikujemy z hashtagiem Czarny Protest i w ten sposób jakby tworzymy pewną społeczność, która się nie zgadza i która jest ze sobą w ciągłym kontakcie, w ciągłej interakcji i pokazujemy sobie solidarność, pokazujemy sobie ile nas jest. Jaka jest skala tego protestu? Jest ogromna. My dotarliśmy naszym protestem do, samym naszym wydarzeniem, do 10 milionów ludzi. Na Facebooku, tak? Na Facebooku. 10 milionów? Tak, polityka w sieci uważa, że to jest chyba najbardziej popularny hashtag, jaki kiedykolwiek był w polskiej polityce, zapoczątkowany przez partię polityczną. To jest najbardziej skuteczna kampania, którą jakakolwiek partia przeprowadziła. 10 milionów zasięgu, tak. Ponieważ dotarliśmy nie tylko do polskiego internetu, ale także do internetu zagranicznego. Na przykład słoweńska Zjednoczona Lewica przetłumaczyła nasz apel na słoweński i w tej chwili wisi na stronie internetowej, można przeczytać. Wiem, że europosłanki wnioskowały o to, żeby odbyła się debata w Parlamencie Europejskim, ona się odbędzie. Ten protest sięga naprawdę bardzo szeroko, ale to, co mnie najbardziej osobiście cieszy, to to, że sięga też do najmłodszych, to znaczy nie zgadzają się na to, żeby kobiety w Polsce były torturowane, nie zgadzają się na to, żeby ten barbarzyński projekt wszedł w życie, również dziewczynki z gimnazjów i liceów. I to jest niesamowite, ponieważ otrzymujemy zdjęcia całych klas. I one też chodzą na czarno, tak? Tak, one chodzą na czarno, one wrzucają zdjęcia, nawet zbiorowe zdjęcia klasowe. Po prostu się robi. Wydaje mi się to po prostu optymistyczne, to znaczy po raz pierwszy tak naprawdę te osoby pokazują aktywność polityczną i to bardzo dobrze wróży, to znaczy polskie społeczeństwo w końcu budzi się do tego. Jaka jest skala tego protestu, tej najmłodszej generacji? Bo to w ostatnich latach wydawało się, że ta najmłodsza generacja, czyli gimnazjaliści, licealiści, skręca ostro na prawo, że to jest jednak efekt tej wieloletniej edukacji w bardzo konserwatywnej szkole. Tak. Są badania, które robił między innymi Michał Bilewicz, które trochę napawają nas optymizmem, które pokazują, że o ile to jest prawda w odniesieniu do młodych chłopców, że oni faktycznie skręcają na prawo, oni faktycznie jakby wyznają bardziej to prawo dżungli, to młode dziewczęta przed 18 rokiem życia wyrażają bardzo dużo takich emocji jak empatia, jak współczucie, jak troska, opieka i skręcają w lewo, więc nie jest to bardzo powszechna tendencja, ale można ją zaobserwować właśnie przy okazji tego czarnego protestu. To znaczy, my jesteśmy w stanie, młode dziewczynki są w stanie wyobrazić sobie po prostu to cierpienie, na które będzie skazywało je państwo, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie. Mhm. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.